Wiecie, tłumaczyliśmy tu pan skarbnik, szeroko tłumaczył, spłata tej pożyczki odbędzie się kwotą, jaką uzyskamy właśnie z PROW. Dla przypomnienia, inwestycja wyszacowana na 7,5 miliona złotych, pożyczka około 1 300 000, dotacja około 820 tysięcy, nasze środki 316 tysięcy. Jesteśmy teraz w trakcie przygotowań się do przetargu. No jak to w życiu bywa, jak to bywa z projektantami, z różnymi działaniami różnych instytucji, różnych inwestycji. Zmieniamy w tej chwili projekt pompowni w Bujna, bo chyba mówiłem Państwu o tym, bo w międzyczasie się okazało, że wybudowaliśmy chodnik i niestety jakieś nieporozumienie między projektantami i ten chodnik w tej chwili chodzi w tą przepompownię. No i tą przepompownię po prostu musimy wysunąć w głąb około 2 metry. Tutaj już umowę mamy podpisaną. Zgodę od starostwa dostaniemy, bo zresztą tą działkę starostwo chce nam przekazać nieodpłatnie, bo ta działka powstała właśnie w wyniku tam podziału tego chodnika i ta działka właśnie będzie nam służyć do obsługi właśnie tej przepompowni. I będziemy chcieli ten przetarg przeprowadzić, rozstrzygnąć najpóźniej, podkreślam, do końca października. A idealnie byłoby rozstrzygnąć do końca września, bo wtedy termin wykonania będzie wynosił 12 miesięcy, bo do września przyszłego roku musimy to zadanie wykonać i oczywiście później na pewno dostaniemy termin jeszcze na osiągnięcie tego efektu, bo to chodzi o te przyłączania i tak dalej. Podobnie jak z inwestycją kanalizacyjną tutaj właśnie Gmina Krzyżowy, Siąki, Wola Krzysztopolska. Do końca roku mamy te efekty uzyskać. No i oczywiście opornie jest sprawa podłączania się mieszkańców do tej kanalizacji. I tu ja zamierzam najprawdopodobniej zorganizować takie spotkanie, żeby próbować tak uświadomić ludziom, że jest to nasz wspólny cel. Natomiast jeżeli to nie pomoże, to po prostu będziemy uruchamiać postępowanie egzekucyjne, bo nie ma innego wyjścia i to będzie polegać na tak zwanym wykonaniu zastępczym. No myślę, że do tej sytuacji nie dojdzie, dlatego tu prośba do pana radnego, do pana sołtysa, żeby po prostu tych ludzi uświadamiać, no bo to jest nasz biznes. Ja nawet teraz tam wczoraj na komisji na ten temat mówiłem. W tej chwili z uwagi na te warunki, które panują, części dla miejscowości Krzyżanów, szczególnie tam od szkoły w dół, grunt powoduje to, że w momencie wykopania praktycznie studzienki wychodzą, które są. Niestety musimy odczekać na poprawę warunków, bo w tej chwili no, nie ma możliwości się podłączenia na tych głębokość, nie wiem, tam to jest około 1,80 m, żeby wykopać to, zrobić to pod budowę piaskową, jest sytuacja bardzo trudna. No niestety, wszystko się zgadza. Taka sytuacja jest, że mimo szczerych chęci w niektórych przypadkach nie da się tego w tej chwili zrobić. Wiadomo, w tej chwili jest pełne uzasadnienie, no bo niestety ta aura utrudnia nam życie wszystkim. Natomiast no, do tej aury było sporo czasu. Kwiecień, maj, prawda? Wsiąść szło to bardzo sprawnie, bardzo zgrabnie. I tam można powiedzieć, że w 99% już to jest ponad. Dlatego tu panie radny, no od niedzieli mamy aurę, słoneczko. Która jest najbliższa? Palmowej. No powiedziałem, od niedzieli to będzie. Zobaczymy, jak się sprawa. Jedzie lepiej na pogodę. A tylko niedzielę czy od niedzieli? Poniedziałek jeszcze nie. Zobaczymy. I wchodzimy w aurę gorącej pogody. Dobrze, idziemy dalej. No, opracowaliśmy wniosek, opłatność, pomocy, opłatność właśnie tego projektu pozytywnego wizerunku województwa łódzkiego, modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury.
oczywiście ten wniosek to wynika z tego harmonogramu i z tych zobowiązań wynikających z umowy. Po prostu my na bieżąco, regularnie, co miesiąc, bez względu na to, czy robota wykonana, czy nie, musimy składać sprawozdanie i sprawozdań było z wynikiem zerowym mnóstwo, ale niestety takie są wymogi. Dalej, ogłosiliśmy postępowanie na sprzedaż mienia. Termin składania ofert upływa w dniu 6 czerwca. Teraz co to za mienie? Jest to mienie po byłym zarządzie nieruchomości. Są to trzy komputery bodajże, radia, drukarki. Proszę Państwa, to jest wartość do około 1200 zł. Nie musimy nawet tego postępowania przeprowadzać, tak jak wynika z przepisów. Ale nie, proszę Państwa, to się nie da wykorzystać. To ktoś indywidualnie, prywatnie gdzieś tam może się pobawić. Nie, to było zweryfikowane przez naszego informatyka i to się nigdzie do tych naszych systemów już nie nadaje. Dlatego nie trzeba po prostu go sprzedać. Oprócz innych spraw, proszę Państwa, jak zwykle dużo wyjazdów, dużo spotkań na zewnątrz w zakresie reprezentacji gminy. Kiedy będzie to sprzedać? 6. Jutro. No można obejrzeć, jest to na dole. Na końcu stołu. Można ten sprzęt obejrzeć, obejrzeć składać. Jak pan, to około 2000 za pogodzenie. Chęci, ja się przyda na pewno. Można obejrzeć. Dalej, no, jeżeli chodzi o te spotkania, tego rodzaju wyjazdy, nie będę tu opisywał wszystkiego, bo proszę Państwa, jest tego mnóstwo, ale do najważniejszych spraw to spotkanie sołeckie w Majkowie Dużym. No, frekwencja mogłaby być większa w każdym razie. No, staraliśmy się tutaj z panem przewodniczącym omówić te wszystkie sprawy, którymi się zajmujemy. Jest wyrozumiałość, jest cierpliwość, jeżeli chodzi o budowę kanalizacji i chodnika. No niestety tak to wynika z projektu, że będą do końca, ale dzięki temu będą mieli najnowszą kanalizację. Podobne spotkanie w dniu wczorajszym w sołectwie Obrzężu. Byli przedstawiciele Rady Powiatu, był przedstawiciel gminnej spółki, pan radny, no i też omówiliśmy wszystko to, co chcemy, no czy wszystko, czy nie wszystko. W każdym razie dużo pytań było odnośnie odpadów komunalnych, no bo wiadomo, nowy system. Natomiast no, pewne niezadowolenie dotyczyło przede wszystkim no, fatalnej drogi powiatowej Wola Krzysztofolska Obrzężu w Gomuli. No, tak się stało, że w dniu wczorajszym właśnie, gdzie było spotkanie, maszyna zjechała. To teraz pytanie, kiedy to zostanie dokończone. Za tydzień ma być zebranie drugie. Natomiast powiem, że rozmowa była naprawdę bardzo spokojna, bardzo merytoryczna, wyrozumiała i oby takich atmosfer jak najwięcej i takiej wyrozumiałości ze strony społeczeństwa. Powiem jeszcze więcej, że będziemy mieli taką atmosferę, jeżeli będziemy na bieżąco po prostu mieszkańcom tłumaczyli, na czym polega to nasze działanie, że są przepisy, że są jakieś zobowiązania. Coś możemy czegoś. Ale woda przy tym samym, no buty się nabrały. No to pytanie do gminnej spółki. Nie mogłeś jechać i wyciągnąć. Mało tego, nie dość, że gminna, ale spółka odpowiada, to jeszcze od gminy dostała 50 tysięcy dotacji. No, nie pan mi na salę. Ale jak tu salę? Dalej, już kończę, również odbyło się w tym czasie spotkanie z gminnym zarządem ochotniczych straży pożarnych Woli Krzysztofolskiej i tutaj ukłon pod adresem jednostki Woli Krzysztofolskiej za przygotowanie tego spotkania, za tą część artystyczną. Proszę tego nie pisać. Sfinansowane z budżetu własnego. To świadczy o tym, że jednostka dobrze się ma, dobrze się gospodaruje i dobrze. No i przede wszystkim niesie dużo pomocy.
pomocy ludziom, nie będę wspominał o SP Burganowi. Panie wójcie, bo OSP Burganowi nie jest wyposażona tak w sprzęt, żeby można tylko porywać wodę. Ale można by było być, jak coś tam przenosić i tak dalej, pracę mnóstwo. Panie sekretarzu, jeżeli jest taka potrzeba, coś się z tego dzieje, do tego jest syrena, przychodzi się, płacze się i wiedzą, co mają robić. Takiego dobrze, nie było, to jest podeszło. I oczywiście na koniec, proszę Państwa, odbył się w tym okresie między sesjami festyn rodzinny wraz ze wzmaganiami kół gospodyń wiejskich wraz z otwarciem boiska w Roczycach i tutaj bardzo duży ukłon pod adresem mieszkańców sołectwa Roczyce i przede wszystkim pana sołtysa, który naprawdę zorganizował tę imprezę bardzo precyzyjnie, bardzo bogato i pokazał to, co powiedziałem, że sołectwo Roczyce jest gościnne i przede wszystkim bardzo, to co zauważyliśmy, bardzo wdzięczne za to, że otrzymali tą działkę i na pewno ta działka nie będzie zmarnowana, będzie w pełni wykorzystana na różnego właśnie potrzeby integracyjne sołeckie. I oczywiście chwała tutaj dla pani przewodniczącej, która pełni funkcję tej mamy kół gospodyń wiejskich. Podziękowanie dla dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i całego personelu, bo wszystko było naprawdę dopieszczone, zorganizowane, dobrze wydaje mi się wynagrodzone. No i oczywiście również na tym festynie trzeba było bronić honoru samorządowców, tu wspólnie z radnymi. Uwaga, zremisowaliśmy z najlepszą drużyną w piłce nożnej, jaką jest właśnie drużyna z Roczyc. Także co prawda ja osobiście odcierpiałem 3 dni, ale warto było się rzucać. Ja tylko dodam, że szanowni Państwo, licho pana skopali. Wszyscy byliście zaproszeni, a dosłownie była nas garstka. Tu nawet kolega Miesiodrzewu miał wielkie pretensje, że radnych nie ma. No, wszyscy byliście do szkoły. O Roczycach. O Roczycach. To było 25? Tak. Wszyscy radni dostali. Ale zaraz, proszę Państwa, jeszcze muszę dopowiedzieć jedną rzecz ważną, która miała miejsce między sesjami, tak? Zwycięstwo w piłce nożnej. Oczywiście. Zaraz sprawy stawiać. Ale ja też uczestniczyłem, dlatego sprawozdanie też moje musi się znaleźć. No, nie wiem, czy Państwo wiecie, że w Aleksandrowie w rozgrywkach samorządowych piłce nożnej dobyliśmy 1. miejsce. No i oczywiście w strzelaniu nie znam werdyktu, to za chwilę pan przewodniczący dopowie. I oczywiście to jest zasługa no, młodego organizmu, jaki znajduje się w Radzie. Będziemy zaraz spalić. Dobrze, ja proszę. Pytania do pan Błażej przede wszystkim. Proszę, do sprawozdania. Tylko i wyłącznie do sprawozdania. Tak, mówicie pan tutaj, mówiąc o referacie wodociągów i kanalizacji, powiedział, że referat zajmował się wywozem osadów na składowisko. Ja rozumiem, że na nasze składowisko. Tak jest. I jeszcze może tutaj wspomnę też o tym centrum Bujnach, bo dzisiaj przyjeżdżałam, tam jakaś firma wykonuje ogrodzenie. I tak pomyślałam, że może by wstrzymać te prace. Dlaczego? Bo tam jest, nie wiem, czy pan wójt był na tym terenie, ja tam codziennie przejeżdżam. No bo na dzień dzisiejszy to grodzimy basen, naprawdę. Poczekać, aż te wody opadną, bo w tym grzęzawisku, ja nie wiem, jak te podmurówki będą stać, te słupki, to wszystko. Dla mnie to jest po prostu wyrzucenie będzie pieniędzy. Bo tam na dzień dzisiejszy stoi jedno wielkie jezioro. Jezioro wokół szkoły. Tam jest wszystko rozkopane, tam jest chyba problem z odprowadzeniem tych wód. Proszę Państwa, no, sytuacja według mnie to tam jest. No jest tak wszędzie, no. Pani Przewodnicząca. No nie trzeba jest tak wejść, wszędzie, no Panie Wójcie. Trzeba no, wejść w zboża. No, 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 około no dobra, jeżeli to jest rola, to jest teren grząski, uprawiany, natomiast, a teraz teren twardy. W tej chwili tam budujemy, wydajemy tam ponad 6 milionów. No jeżeli w takim terenie, to... Pani Przewodnicząca, oczywiście
Jeżeli chodzi o tą stronę, wody są tam do opanowania i są już w części opanowane. No ja nie widzę tam. Bo dodatkowo, no nie, no jak są wykopy, no to wiadomo. Ale panie Kucik, chodzi mi o tę stronę, jadą w stronę Piotrkowa, w stronę przed szkołą. Przecież tam kiedyś był staw. Już za chwilę pani mówię. Jeżeli chodzi o tą stronę od strony kościoła, mleczarni. Nie od kościoła. Ale widzi pani, tu jest w porządku, bo tu można powiedzieć, że prace melioracyjne zostały wykonane. Tam dodatkowo, już dzisiaj mówię, dodatkowo zleciliśmy właśnie wykonanie tej melioracji, bo jak był wykonywany projekt, nie było orlika. W międzyczasie postawiliśmy orlik, no i niestety te warunki wodne się zmieniły, bo tam w projekcie był założony oczywiście spływ powierzchniowy, ale niestety ten napływ tych wód mógłby uszkodzić boisko orlik. Dlatego wprowadziliśmy tam dodatkowe roboty w postaci właśnie wykonania drenażu i wody z tej części, czyli od strony północnej, są odprowadzane właśnie w kierunku rowu melioracyjnego za Orlikiem, czyli od strony Woli Lokrzyckiej. Tam jest rów melioracyjny. Oczywiście trzeba go odtworzyć. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o drugą stronę, tak widoczną w tej chwili, to ten grunt ma być podniesiony o około 60 cm do góry. Oczywiście te prace są jeszcze niewykonane. I oczywiście firma już złożyła propozycję wykonania tutaj drenażu. No na to się nie zgodzimy, no bo wiadomo, firma no też szuka pieniędzy. Ale nie zgodzimy się na to, najprawdopodobniej jest to pod weryfikacją inspektora nadzoru, bo z powodzeniem poprzez ukształtowanie terenu ta woda sobie odpłynie i w jedną stronę i w drugą stronę, czyli do rowu przy drodze powiatowej i do rowu właśnie tam z tyłu działki. Ale tam, przepraszam panie Wójcie, pan wspomniał, że ten teren będzie podniesiony 60 cm w górę, no bo tak są posadowione fundamenty, zdecydowanie wyżej niż teren, ale oni się tam grodzą, no to gdzie te 60 cm gruntu grodzą, będzie podniesione? Grodzą od strony południowej. Grodzą od strony drogi powiatowej, panie Wójcie. Południowej. Przy drodze powiatowej. Gdzieś to tam działa. Grodzą, panie sekretarzu, domy są ustawione, podwórka jest położona. Taka solidna. Państwa, no to jest, bo znowu powtarza się ten błąd. Nie wyciągajmy wniosków w trakcie inwestycji. Zgodnie, proszę państwa, proszę państwa. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, ale nie zajdzie, bo ja już to przeanalizowałem i te roboty dodatkowe na wykonanie drenażu kosztowałyby w granicach 80-100 tysięcy złotych. Natomiast ten narożnik, tam jeszcze są niewykonane prace ziemne. Ta skarpa będzie zdjęta zgodnie z projektem i tam będzie taki, może nie rów, tylko tak ukształtowany teren, który będzie przypominał szeroki rów. I spadek można oczywiście uzyskać, ten spadek jest i po prostu nie będzie takiej sytuacji, jaką widzimy, bo jak powiedziałem, tam będą bieżnie. Panie Wójcie, tam stoi woda w tej chwili. Gdzie ta woda pójdzie? No niech mi pan powie. Proszę pani, do rowu przydrożnego, przy drodze powiatowej. Do rowu melioracyjnego, który jest wzdłuż tej działki. On jest nieodtworzony. Rów melioracyjny wychodzi za kościołem i przy świetlicy jest tam taki stawek, jeżeli nie ma tak nazwać. Stawek jest tam takie poszerzenie i od tego odchodzi kolektor i te wody odpływają. Pani słucha, co ja mówię. Od tego stawku, kiedyś tam był stawek, jest rów oczywiście, ale dalej od tego jest kolektor, który prowadzi wody aż do stawu przy pewniku. I ten rów melioracyjny odbierze te wody. No to ja wiem. I teraz, proszę państwa, mamy wybór.
Możemy się zgodzić na to oczywiście, że to nas będzie kosztować 100 tysięcy, żeby wykonać drenaż, ale z drenażu woda też będzie odchodzić do rowu przy powiatówce i też do rowu melioracyjnego. Ukształtowanie terenu i te poziomy z powodzeniem pozwalają na to, żeby odpływ był powierzchniowy. Oczywiście firma by to zrobiła, no bo wiadomo, że tutaj ma jakieś pieniądze. Ale tam jest teren zbadany i oczywiście ja rozumiem, że w tej chwili to tak wygląda, jak wygląda, bo tam jest tylko wywieziony kamień i firma tam niestety ten kamień wywiozła źle, za nisko, ale to jest ich problem. Tak jak prezes twierdzi, że na razie ten kamień jest po to, żeby tam tylko mogły wjeżdżać i wyjeżdżać samochody. Natomiast w tym miejscu, we wjeździe, będą dwie bieżnie. Oni muszą to podnieść około 60 cm do góry. I z powodzeniem spadek będzie w kierunku ogrodzenia i od ogrodzenia w drugą stronę. Także będzie taki sztuczny rowek, który odprowadzi wodę. Czy są jeszcze pytania do tego? Tak, ja jeszcze mam sprawozdanie. Chciałam zapytać o te nasadzenia drzewek, bo co jakiś czas Pan Wójt wspomina, że się nasadzili 160 sztuk, no teraz 125 sztuk. Ja chciałabym zapytać, czy to jest jakiś uporządkowany teren i zinwentaryzowany, że w tym miejscu to posadzono tyle, w tym miejscu tyle, żeby kiedyś w przyszłości można było sprawdzić, czy te drzewka są, czy ich nie ma. Wszystko jest zaewidencjonowane. Przede wszystkim, jak powiedziałem, to wynika z decyzji, z pozwoleń, jakie dostajemy od starosty na różnego rodzaju wycinki, wniosków, próśb mieszkańców o wycinki drzew przy drogach, pasach drogowych, na gruntach, które stanowią naszą własność, jest mnóstwo. I oczywiście my również musimy od starosty uzyskać pozwolenie na wycinkę tych drzew. I właśnie w tych decyzjach jest stawiany warunek, bo w myśl ustawy o ochronie przyrody albo starosta nam nalicza opłaty, a jak opłaty to duże pieniądze, albo zobowiązuje nas do nasadzeń. I tam jest konkretnie wskazana ilość tych nasadzeń i to jest na takiej zasadzie, że przez okres 3 lat musimy wykonać te nasadzenia, po okresie 3 lat jest to sprawdzane, czy te drzewa są przez starostwo, jeżeli się drzewa przyjęły, jest umorzenie postępowania. No i to było, jest i będzie. Czyli przechodzimy do punktu następnego. Proszę, pan radny Palas. Już tyle razy, że się trzeba starczyć. Jedno tylko jedną sprawę. Mały interes. No, most podziękowy będzie niedługo nowy, także już nie będę pytał, ale chodzi o taką prostą sprawę. Obcięcie gałęzi, tak, wycięcie krzaków. To jest na poboczu drogi naszej gminnej, w Bizinie, to jest od strony Ludwikowa. No tam po prostu, i to nie jest, że tam jakieś tam działce prywatne, tylko po prostu w pasie drogowym rosną takie krzaki, urosły takie. To jest jedno miejsce i drugie miejsce to jest przy dawnym gejsie tam w Bliźnie. To jest, znaczy przy boisku sportowym w Bliźnie, tam takie wystają gałęzie, po prostu ta droga już jest tak zasłonięta tymi gałęziami z tych drzew, że wypadałoby to wyciąć. Byłem wczoraj, dlaczego w ogóle o tym mówię, bo byłem wczoraj u pana Tomasza Szustkiewicza i no jakby powiedział, że ma dużo pracy, znaczy on powiedział, że się oczywiście tym zajmie, tylko że nie wie kiedy to zdąży to zrobić, bo po prostu ma tyle pracy, że nie wie, czy to będzie, kiedy to będzie. Dlatego to chciałbym, żeby po prostu było to zrobione. No. Nie mówię, że to musi być za jutro czy pojutrze, no ale po prostu, żeby to... Odnotujemy i dobrze, że pan przyznał to, bo zresztą w moim sprawozdaniu pokazałem, ile mamy pracy. To nie jest tak, że tutaj służby śpią, cały czas pracujemy i tych spraw się dotyczy. Panie Wójcie, dwa takie pytania. Pierwsze to chodzi o te znaki z tamtej strony, do ode mnie się dojeżdża, jest, a z tej nie ma, nie wiem dlaczego, tego znaku, który sygnalizuje obniżenie tego mostu, 2 i 3. I z tej strony tutaj miało być i myślę,
myślałem, że to będzie... Nie ma znaku, tam był telefon. Nie, ale tu ja... Szkoła zaczyna się, szkoła zaczyna. Miał Zaszek. Miało być tutaj. Wszędzko. Wszędzko jest tam listą. Wjeżdżają samochody, później mają problem z wycofaniem. A, że wcześniej. Zabić zginął. Cytron jest ważniejsze, że tam te... Razem na nim Dąbrowska zgłaszała koszy, to teraz prawdopodobnie razem będą... Nie, no dobra, no to teraz znaczy o tam jedno. Ale przypominam, że... I jeszcze drugie pytanie... Pan Tomek coś tam wykombinuje z tym. Drugie pytanie. Chciałbym, jeżeli jest to możliwe, żeby przy Dino tutaj... Czy jest możliwość zrobienia pasów dla dzieci, no, ze względu na to, że ten ruch, jak idą dzieci do szkoły i wracają, jest tak duży, jeżdżę tutaj, także no, uważam, że jest to jest zasadne. Tylko oznakowanie tutaj. Tak, takie pasy przepisy, które... Ale to na wysokości, rozumiem, sklepu, tak? Jak idzie się koło Dino lewą stroną i kończy się pod nim. I w tym miejscu wchodzą też dzieci właśnie tu z osiedla tą drogą koło garaży. Musimy zachować odległości od skrzyżowań. I tu by było chyba zasadne, żeby to zrobić. A nie, jak jedna pieszy. To jest możliwe. Tak. To tylko jak przywożą i odwrócą. Wszyscy samochodami jeżdżą, jeszcze nie trochę to będzie jak do cipy. Dobra, no jak proszę bardzo. Teczka w jednym, trzecim. Jeśli mogę tam, mieszkańcy Mzurek oczywiście najbardziej dziękują za ten obwód oświetleniowy, który powstał. Znaczy, taka prośba, co by ktoś przedstawił czas, bo on włącza po 22, żeby ciut wcześniej się załączały. No, dobrze, no pieniądze. Ja wiem, to weryfikowali. Znacznie wcześniej, ciut wcześniej. Nie, ja nie wymagam tam, żeby o 19, 20, 21, bo wiadomo się będzie, dzień będzie coraz dłuższy. Zobaczymy, panie. Tylko tam są różne rady wysyłamy i przedstawiamy. Tylko, no ja mówię, ono się różni inaczej, jak wojnika się na 10 minut po zachodzie słońca, no tak. O nie, nie, ja mogę dowodnić, że wojnika się o jednej godzinie wcześniej zapala, na pewno na Budkowie na pewno później, ale tam znacznie później. Ale nie jest to, panie, ale nie jest czas, tak ma być. Nie, dlatego chodzi. Może pan córka mówi słońce świecić. Na terenie gminy mamy, jak dobrze pamiętam, 115 obwodów. Nie może być czegoś takiego, że w elektrowni jedną bajką załączy się wszystko, ktoś wszystko rozebra. Ja wiem, proszę bardzo, panie przewodniczący, bardzo duży czas. Bardzo duży czas. To znaczy tak, bo zobaczymy, ale panie Mariuszu, bo jak nie wiem, czy pan pamięta, czy mówiłem, bo z poprzedniej kadencji to państwo wiedzą, że myśmy mieli tą taryfę D01. To była taryfa całą nocną. I wymóg był taki, że oczywiście za tą taryfę się płaciło dużo, dużo mniej niż za taryfę C. Bo taryfa C to po prostu my ustalamy sobie godzinę, że o 10 się zapalało, a pierwszej dalej. Ale tu zakład energetyczny pobierał dwa razy taką taryfę. Czyli weszliśmy w D01, ale znowu wymóg był taki, że to zapalanie i gaszenie musiało być zgrane ze wschodem, zachodem słońca. To tu na pewno nie ma już. Ale zaraz, zaraz. I właśnie myśmy kombinowali, żeby troszeczkę później się to zapalało i później gaszło. I to tam zrobili, żeby to panie wójcie, jeszcze takie kolejne... No sprawdzimy to, ale to 700 tysięcy płacimy za oświetlenie. To by nas się tylko do szczegółów. Dobrze. Czy to są te same grawy? Kolejne takie nieodrobne wcześniej też przypominałem z prośbą o numer na Domu Ludowym Sołectwa Mzurków w miejscowości Bud. To chyba do zrealizowania. Też tutaj jak pan radny Tomasz mówił, przycinka drzew, też względy bezpieczeństwa, przede wszystkim woźniki Kolonia Kalipa. Jak się wyjeżdża w tą drogę, no ona strasznie się rozrasła, jest no, niebezpieczne. Nie wiem, czy tutaj nam starostwo da pozwolenie. To jest lipa. I na naszej drodze, panie pójście, tam między woźnikami, a na drodze się jedzie. Pamiętam, że nie dostaliśmy. Na naszej drodze gminnej, między woźnikami, jak radzę się, jest taka potężna wyrwa. Bliżej już tam, jak się dojeżdża do budynku, sprawdzę, ktoś tam haczył, uszkodził przy jakimś narzędzie. Ale duża? Tak, jedna jest taka duża, także na tym łatami, gdyby ją ucenię. W którym miejscu? Droga między woźnikami, a sprawdzę. Tak mi nazwa, w jednym miejscu jest bardzo uszkodzona, więc. Komuś coś spadło. Komuś coś musiało spaść, bo to jest... Nie, na pan Tomek dotrze na pewno. Proszę, już, proszę radna przybył. Tak, no kolejny nie mówię.